Dzień dobry z przepięknej Tarragony. Znajduję się dokładnie na Rambli Nowej. Zmierzamy w stronę wybrzeża, a potem pokażę wam starożytną Tarragonę. Byli tutaj Iberyjczycy, Kartagińczycy, ale to Rzymianie w III wieku przed naszą erą zostawili po sobie naprawdę wiele. Idziemy. Tarragona jest jednym z największych miast w Katalonii, a niegdyś o wiele bardziej ważnym ze względu na swój port od nawet Barcelony. Więc zanim jeszcze udamy się do tej części starożytnej, pokażę wam punkt widokowy, który często można spotkać na pocztówkach, a potem już idziemy do muzeum. To jest właśnie ten punkt widokowy, co można kojarzyć z pocztówek z Tarragony. Idziemy zobaczyć starożytne pozostałości po Rzymianach w Tarragonie. Więc wylądowaliśmy w pierwszej atrakcji, czyli w amfiteatrze. Różne przedstawienia, pewnie osądzania i skazania ludzi. A ja właśnie chodzę, może nie na tych kamieniach, mniej więcej w tym samym miejscu. Zobaczymy to z bliska. Cały obiekt mógł liczyć 800 widzów. Z głównych wiadomości, co wyczytałem, to właśnie mógł pomieścić 800 widzów z III wieku przed naszą erą. Kurwa, światło. No te tutaj klocki pewnie mogą być odrestaurowane, bo ta zaprawa pomiędzy nimi tak trochę świeżo wygląda. Nie tak jak tutaj właśnie. O, to jest na pewno jakaś pozostałość. No tak jak mówiłem wcześniej, były tutaj tygrysy, lwy, czy tam różne zwierzęta i te podium, czyli wysokość około 3 metrów czy 25 centymetrów, chroniło widzów przed atakami właśnie tych zwierząt. Jak byłem tutaj 6 lat temu, wydawało mi się to większe, a w tym momencie nie robi na mnie takiego wrażenia, jakie miałem kiedyś, jakie odniosłem kiedyś. Nie wiem, czy zwiedzę wszystkie te atrakcje, na które wykupiłem bilet. Dwie na pewno chcę zobaczyć. No, ale widzę, że no tu za dużo sobie nie pooglądam. A na to wygląda, że tutaj był kościół, bazylika, więc ci, co umierali tutaj na arenie, mieli bardzo blisko, żeby się wyspowiadać ze swoich grzechów przed śmiercią. Jak to się mówi? Jakaś aleja czy coś w tym stylu. No, można sobie jedynie wyobrażać, jak to wyglądało, z której strony oni wychodzili. Ludzie krzyczeli wiwaty, skandowanie i potem ten uniesiony kciuk. Góra, gu, dół. Tak to było. I odcinali komuś głowę pewnie wtedy. Ale szum wiwatów, jeśli się wygrało i to ty byłeś zwycięzcą, na pewno wypełniał dumą takiego człowieka, który zyskiwał potem pewne przywileje, na pewno dalej będąc niewolnikiem, lecz gladiatorem, zwycięzcą. Pewnie miał dobre jedzenie, kobiety i miękkie łoże, co było najważniejsze. Bilet na 4 atrakcje kosztuje 7 euro z kawałkiem. Na sam amfiteatr wydasz około 3 euro. Mam wrażenie, że jak byłem tutaj 6 lat temu, to można było wejść w więcej miejsców. Właśnie tam na przykład sobie chodzić po górze, ale wydaje mi się, że już nie, można. No. Idę zobaczyć. Ale mówię, na pewno mam zdjęcie gdzieś stamtąd czy stamtąd. Dało się normalnie chodzić po tych murach.
całkiem spoko, 800 ludzi tutaj mogło to oglądać, więc... Więc jak na trzeci wiek przed naszą erą, to całkiem dobry stadion.